Phone, wallet, keys, czyli telefon, portfel, klucze. Gra od wydawnictwa Ice Rain Games. Ice Rain to jest projektant tej gry. Czas 10-15 minut. 2 do 5 uczestników od 6 roku życia. Instrukcja w języku chińskim, czy tam mandaryńskim i angielskim. Tu jeszcze reklamy. Sen nocy letniej oglądaliśmy. Sen nocy letniej. Widzę, reklamują. Zamiast co w środku. A powinno być 54 karty, 5 karty misji, czy tam jakichś zadań, tak? Żeton i zasady, instrukcja. Nie dla 03. No, żeton mamy, time to go. Stos kart, instrukcja. Oglądamy karty. Tutaj po chińsku, tutaj po angielsku, ale dużo na symbolach. Te są inne, to pójdą później. A mamy tutaj tak. Jeśli mamy na przykład taką butelkę wody i mamy rzeczy 2, 3, 4 lub 5 z różnych kategorii, to wtedy otrzymujemy dodatkowe punkty za to. Znaczy za te punkty. Im więcej różnych, tym więcej punktów, tak? I widzimy, że one są zdublowane wszystkie. Z drugiej strony to samo, tylko obcy język. I tak, i tu jeszcze, tu nie ma kategorii, ale wybrane z nich mają kategorie. To jest ilość, że tych jest dużo w talii, tych będzie mniej. Dwie, tu będą cztery, tak? No i portfel. Jeśli masz tyle, to wtedy zarabiasz pieniądze w zależności i punkty, tak? W zależności ile ich tam masz. Więc same karty przekładają się też na wnosi ile ich mamy na odpowiednią punktację, a tu będą karty zadań, jakie w ogóle nie mieć lub jakie mieć karty, tak? Gra o zabieraniu na w drogę, w podróż różnych rzeczy. Co przekłada się na odpowiednie punkty. I tutaj mamy jednostronne. Żeby nie mieć takich kategorii, to 3 punkty. Żeby mieć takie dodatkowe punkty, żeby mieć wartościowe rzeczy, żeby mieć tanie rzeczy, żeby mieć takie same karty, tak? Tu żeton. Aha, instrukcja. Instrukcja. To nie. I tu. Ona też jest do pobrania. Na internecie w wersji elektronicznej w PDF-ie, tak? Dobra, tyle z otwarcia. Dzięki.